była rzeczywiście prawdziwa demokracja, czy opozycja oraz prawie połowa społeczeństwa z takim trudem musiałaby walczyć o prawdę oraz transparentność śledztwa smoleńskiego i czy w ogóle taka konferencja jak wczoraj i dziś byłyby potrzebne i konieczne. Dziękuję. Proszę Państwa, nie ma żadnej wątpliwości, że po tego rodzaju wydarzeniu państwa po ustabilizowanej, dobrze funkcjonującej demokracji, gdzie istnieje kontrola społeczna, także przez media, które muszą jednak wykazywać pewien poziom obiektywizmu, nawet jeżeli są jakoś politycznie zaangażowane, rząd musiałby się podać do dymisji. Naturalnie. I to by się musiał podać do dymisji w ciągu kilku dni. Zorganizować uroczystości pogrzebowe i podać się do dymisji. To jest poza jakąkolwiek wątpliwością. Nasza demokracja jest w najwyższym stopniu niedojrzała i chora, ale proszę wybaczyć, że no, nie będę rozwijał tego tematu, bo nie w tej sprawie, że się dzisiaj spotkali. Ona jest chora od samego początku, bo podstawą demokracji jest równowaga sił. W Polsce od razu powstała grupa wywodząca się z nomenklatury komunistycznej i wsparta niestety przez część środowisk solidarnościowych, która dominowała. Chwila to była taka, kiedy ta dominacja została zachwiana i stąd ta obecna histeria tej grupy, bojąca się, że ta chwila wróci. A kiedy jest taka dominacja, to nie ma demokracji. Demokracja jest między innymi wynikiem równowagi, a po drugie jest wynikiem obowiązywania pewnych obyczajów i pewnego, powiedzmy sobie, rycerskiego stosunku do samych siebie przez ludzi, którzy rządzą. Ale to wymaga ich uczestnictwa w pewnym czynniku kultury. Platforma Obywatelska jest, można powiedzieć, zaprzeczeniem tego.